To znaczy nas przede wszystkim cieszą 3 punkty, bo wiedzieliśmy, że po meczu czwartkowym dzisiaj będzie bardzo trudna przeprawa z Krakowią. Trochę zmieniliśmy skład, przez to myślę, że też zachowaliśmy więcej sił na końcówkę i udało nam się dowieść ten wynik, nie tak jak w Azerbejdżanie, kiedy straciliśmy bramkę w końcówce. No tutaj myślę, że przede wszystkim determinacją udało nam się wygrać ten mecz i to jest najważniejsze. Nic innego na tą chwilę się dla nas nie liczy. Mamy 3 punkty i myślimy już tylko o czwartku. To znaczy straszny kamień z serca spadł mi w tamtej sytuacji, bo był to ciężki strzał i przede wszystkim sprzyjało mi szczęście w tej sytuacji, tak samo jak i w sytuacji na początku drugiej połowy, kiedy piłka odbiła się od słupka, ale tak jak powiedziałem, nie myślimy o tym w jakim stylu i jak to w ogóle tam się potoczyło w tym meczu. Najważniejsze są dla nas te 3 punkty i tyle. Nad wszystkim trzeba cały czas pracować, żebyśmy rozwijali się jako drużyna, bo mamy zamiar znów walczyć o najwyższe cele, więc tak samo musimy popracować nad tym, żeby nie tracić tych bramek. A po drugiej stronie musimy też się skupić na tym, żeby wykorzystywać te sytuacje, bo też mieliśmy ich więcej. Jakbyśmy mieli 100% skuteczność, to ten wynik byłby wyższy. Mielibyśmy spokój w końcówce meczu. A tak było trochę nerwów, ale tak jak już powiedziałem, szczęśliwie, ale dowieźliśmy to zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Tak, i myślę, że to też jest dla nas bardzo ważne, że wygraliśmy ten mecz z perspektywy tego meczu czwartkowego, bo można powiedzieć, że będziemy tak jakby na fali przed meczem z Karabachem, więc myślę, że to zwycięstwo też nam pomoże w tym, żeby lepiej się w głowach przygotować do czwartkowego meczu. Myślę, że będziemy przez to silniejsi.